Tomek uczy się do egzaminów, które będzie miał w najbliższym tygodniu. Spędzi 1/5 weekendu na nauce. Jeśli uczy się do 4 różnych przedmiotów, tyle samo czasu, to jaki ułamek czasu w weekend spędzi na naukę jednego z nich? Zobacz. Czas, w którym Tomek będzie się uczył, to 1/5 całego weekendu. 1/5 całego weekendu. Uczy się w tym czasie 4 różnych przedmiotów, czyli dzieli ten czas poświęcony na naukę na 4 różne przedmioty. Zapiszmy. Dzielimy 1/5 na 4. Z poprzednich filmów pewnie wiesz, a jeśli nie, to przypominam, że dzielenie to inaczej mnożenie przez odwrotność. Zatem spróbujmy rozwiązać to zadanie. 1/5 przepiszemy, a zamiast podzielić napiszemy, że to jest pomnożyć przez odwrotność. Jaka będzie odwrotność liczby 4? 4 to pamiętaj, że inaczej 4 pierwsze. Zatem odwrotność to 1/4. Policzmy, ile to będzie. 1/5 razy 1/4 to jest równe 1/20. Najpierw mnożymy liczniki, potem mianowniki. Zatem 1/20 całego weekendu Tomek spędzi na nauce jednego z przedmiotów. Spróbujmy zobaczyć to jeszcze na rysunku. Wkleję prostokąt. Ten prostokąt symbolizuje weekend. I wiemy, że 1/5 całego weekendu Tomek będzie się uczył, czyli będzie się uczył przez tą część. To jest część, jedna część z 5. I teraz dzieli ten czas na 4 przedmioty, czyli podzielę teraz ten prostokąt, ten nasz czas na 4 równe części. Zatem jeden przedmiot to będzie ten fragment, ten prostokącik. To będzie 1/20, ponieważ właśnie zamalowałam jeden prostokąt z 20. W tym całym prostokącie mamy 5 razy 4, czyli 20. Zakolorowałam jeden kwadrat z 20. Zatem Tomek jednego przedmiotu będzie się uczył przez 1/20 całego weekendu.